Państwu. Witamy bardzo serdecznie na premierowym spektaklu teatralno-muzycznym pod tytułem Ble w wykonaniu grupy Antytemat Teen. Prosimy o żywiołowe reakcje. Oraz o wyłączenie telefonów komórkowych oczywiście. Dziękujemy bardzo i życzymy przyjemnego odbioru. Proszę wstać! Pan idzie. Z ramienia sądu skrzydla tego ja, paść królowej 33 stopnia, w imieniu nieobecnej tutaj akurat królowej wytaczam proces temu oto paziowi królowej trzeciego stopnia. Temu oto paziowi królowej trzeciego stopnia wytaczam proces za niewierność. Wow! Ten oto paź królowej pod nieobecność królowej, której akurat nie było, ośmielił się, nigdy jej nie ma, ośmielił się trzykrotnie zwątpić w jej istnienie, a tym samym wypowiedzieć służbę jej królewskiej mości. Za co ja, paść królowej 33 stopnia, w imieniu nieobecnej tutaj akurat królowej, serdecznie przepraszam i skazuję go... Chwila motyla! Mam prawo też powiedzieć! Masz też prawo milczeć. A wszystko, co powiesz, może zostać obrócone przeciwko tobie. Już długo milczałem. Słuchajcie, ja naprawdę w nią nie wierzę. Czy którykolwiek z was kiedykolwiek, chociaż raz ją widział? Czy którykolwiek motyl, służąc jej całe życie, 8 godzin dziennie, bez przerwy na nektar i chwili dla siebie, czy którykolwiek z was wie, jak wygląda królowa? Ja wiem. Ma głowy z kapusty i plastikowe skrzydła. I jeden żółty ząb. Ale jest bardzo piękna. No i ma głowę z dyni. Mówiłeś, że z kapusty. No bo ma dwie głowy. I jeszcze jedną z wisienki. Zawsze jest akurat nieobecna. Całe życie chciałem po prostu grać na trąbce. Ale nie, bo trzeba służyć królowej. Zbieramy dla niej pyłek, gimnastykujemy się, uczymy wierszyków na pamięć. A jej nigdy nie ma. Bo może się akurat przeprowadziła. Albo przybrała za bliższego. Nie wierzę w królową. A budźcie sobie! Nie wierzę już! W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak skazać cię na pętlę. Pętlę. No, pętlę! Zostaniesz zamknięty na pętli autobusowej w starym autobusie numer 64 i jak wielu twoich niewiernych braci dokonasz tam żywota przez uduszenie lub rozbicie osobnego. Wybór pozostawiam tobie. W imieniu nieobecnej tutaj akurat królowej wyrok uznaję za prawomocny. Pragniesz na koniec wyrazić skruchę? Wolę zginąć, niż wierzyć w coś, czego nie ma! Wyprowadzi! Thank you.
chwila, niewiernego motyla. Zamknij się! No, i skoro trudnie,
nie robiły, to na pędzle je zabiły. Ale doce nie zabiły. Więc nie zabiły, tylko zesłały. I teraz oni muszą tutaj siedzieć i nam grać, żeby mieć jakiś pozytywny wkład w życie społeczne. Albo schyłek życia. No, nasz schyłek, tylko nasz. I to już wszystko. A, jest jeszcze Blef. Blef? O, tam. Patrz na siebie, co? Nikt nie wie, kim jest Blef, ani zatrzymać. Zresztą, kogo to interesuje? Blef, głównie wiecie. No, albo plecie w góry. Blef, co słychać? Słychać, że nie ma o czym mówić. Stary, paskudny, Blef. Więc wszyscy jesteście tu za karę? Nie? Daria i Wiktor sami tutaj przyszli. Są bezwartościowi. A ciebie za co tutaj zesłali? Nie wierzę w królową. Wielkie rzeczy. Ja też nie wierzę. Antonio, Banderas, jeszcze ciebie jakąś królową? Opa. Epa. Widzisz? Musi być jakiś inny powód, dla którego tutaj jesteś. Po prostu, nie wierzę w królową. Nie chcę się przyznać. Na pewno jest koszmarną łamagą. Myśli, że jak ma trąbkę, to wszystko mu wolno. I co mu z tej trąbki? Jak nawet nie umie na niej grać. Ej, ale od trąbki to mi się odśmiał! Zobaczę, chyba nie wie, co tu robię.
tutaj przyszedł, żeby się z nas śmiać. Pewnie go wpuścili, żeby nas sobie obejrzał i wszystkim opowiedział, jak jestem gruba i brzydka. Albo przyszedł tutaj, żebym mogła odgryźć głowę. Przyszedł tutaj, żeby nas śledzić. A potem donosić naszej wielkiej, sławnej królowej. Chcecie wiedzieć, czemu tu jestem? No piękniśiu, po co przysłali cię do bandy bezużytecznych wyrzutków? Tak! Przysłali mnie do bandy bezużytecznych wyrzutków. No wiedziałam. Żebym was oceniał, jasne. I testowała. O, proszę. I zorganizowała. Opa. Konkurs talentu! Eta? Ale że tutaj? No tutaj. Konkurs talentu. Serio? Serio, serio. I wszyscy przyjdą nas oglądać. No, to znaczy... Będą nas oglądać! Będziemy ważni? Najważniejsi. Będą się śmiać. Mieć brawo! Będą pobudować, żeby być tacy jak my. Będą nas lubić, jeśli się postaramy. Opa! Epa! Zadanie numer jeden. Każdy idzie w swój kąt i zastanawia się, co lubi robić najbardziej. No co potraficie? Czym jesteście najlepsi? Jak bo.
naprawdę mam wielką nadzieję, że nam się uda. I jak, chłopaki? Macie coś? To dalej! To znudziłem ci się już, tak? Owa, Ewa! Tak, cudowne. Romeo! Porzuć tę nazwę, a w zamian za to, co nawet cząstką ciebie nie jest, weź mnie, ach, całą. Biorę cię ze sobą, z swym jego kankiem, a krzyż masz do tego sprawi, że odtąd nie będę Romeo. Genialne! Ktoś jeszcze? Wiktor, wymyśliłeś coś? Genialne! Ktoś jeszcze? Wiktor, wymyśliłeś coś? To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Bo nie śmiejcie się, że ja się śmieję. Bo tak trochę jestem, ale nie do końca. Mam na imię Daria. To obrzydliwe i mnie nie musicie się śmiać. Fantastyczne. Fantastyczne, ale mi się szałowe cętki śnią. Normalnie paski są passe, a ja mam takie cętki, oszałamiające. Opa! Epa! Dla śmiechu. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Tak, tak, super, Wiktor, super. Teraz ja. Może jeszcze pamiętam Baila Flamenco. Baila flamenco! Baila flamenco! A pan nie!
wiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciała. A wieczorem... ślub już brała z Muchomor. Bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie biegi. Sto. Nauka. Jest. Dla żuka. Żuk. Dla żołę. Żuka. Szuka. Thank you.
Oczywiście. Nikt nie przyjdzie. Prawda, Paziu? Prawda, Paziu? Bo ja chciałem. Nie mogłeś. Nie. Chciałam dobrze. Nie umiałam. Jesteś gorsza od wszystkiego, co znałeś. Źle zrobiłem, a nie chciałam. Chciałem dobrze, nie umiałam. Uwierzyłem znowu w cuda. Głupia czułam, że się może po prostu są niewidzialni, może są
duchami, tak jak ja. Ja ich widzę. Ja ich widzę. Ona naprawdę zwariowała. Mogę ich szczegółowo oblizać? Szczegółowo opisać. Szczegółowo oblizać. Opis. Teraz my pośmiejemy się z ciebie. Więc tak, jedna taka stoi w pierwszym rzędzie. Ma dwa skrzydełka, których prawie nie używa. I wesołe żółte paski. Uwielbia tańce hiszpańskie. Naprzeciwko niej czeka troszeczkę kulawy, choć bardzo uroczy pajączek. Ma niesamowite poczucie humoru i prawie wciąż się uśmiecha. Przed nim siedzą dwaj nieśmiało małomówni, ale bardzo zdolni bracia. Podobni do siebie jak dwa kamyczki. Widzę jeszcze cudowną parę. Ona ma kropki, a jego skrzydła zmienią się jak drogocenne kamienie. Jest jeszcze zielona dama. Jest mistrzynią sztuk walki, choć czasem kiepsko ich używa. Ale co się dziwić naturze. Widzę jeszcze chudego grajka ze swoją ukochaną trąbką. Wygląda mi na smutnego, ale też pełnego nadziei. A zupełnie z góry, tak mi się wydaje, zerka na nas przepiękna postać. Jej czerwone skrzydełka mają pamiączka i kończą się czarno-czarną falbanką. Lecz nie wiemy, czy kiedykolwiek uda nam się je zobaczyć. Bo ja jestem piękna. Nigdy w to nie wątpiliśmy. Jestem piękna, najpiękniejsza. Tak! Dziękuję, dziękuję, moi kochani. Jesteście najlepszą widownią, jaką mogłam sobie wymarzyć. No może faktycznie. Zaraz, ale powiedziałaś 10. Aha, no tak, znowu bym zapomniała, przepraszam. Jest jeszcze nieduże, kudłata, taka szara i trochę śmierdza. Dobra, już dobra! Opa! Epa! Ojepa! Nie, no wiedziałam, że tak będzie! Julka! Wstawaj! Pani! Wstawaj, ale już! Tu pani ma! Wstań, bo sobie pójdę! Kiedy ty... Ja, ty... Co? Ja zobaczyłaś się mówić. Bo ja, ty... Wstawaj. Pani, jestem na te rozkazy. Przecież ja nie umiem rozkazywać. Nie może być normalnie. Cześć. Jestem Apolonia. Frania. Franek. Franek, co klęczy cały ranek. Wstawaj. No. Nie rozumiesz, że dlatego tu tyle siedzę? Nie lubię wtrącać nosa w tej sprawie. Gdy zostałam królową, wszystkie pacie dosłownie oszalały. Zaczęły oddawać mi hołdy, stawać na baczność, kłaniać się, gdy przelatuję. Nie mogłam nawet spojrzeć im w oczy. Przestały zajmować się sobą. Nic, tylko królowa, królowa i królowa. A wcześniej były takie słodkie. Bawiły się w ciuciu babkę, rysowały i nawet grały na trąbkach. Przy mnie nie chciały nawet rozmawiać. Pytałam, co słychać? A oni na kolana. No kompletne wariactwo! Dlatego stwierdziłam, że będę chwilowo nieobecna. Żeby wreszcie mogły normalnie żyć. Pani! Mów mi, Pola! Pola!
ale tam nic się nie zmieniło. Tak. Oni dalej oddają ci cześć, tylko są smutni, bo cię nie ma. Nie wiedzą, czy ich życie się jeszcze nie kończy. Ach tak, to może nadszedł czas, żeby im dodać tej nadziei? Może na łące, na wolności, poczują się lepiej i mi wybaczą. Pani Pola, mogę iść z wami? Pod warunkiem, że będziesz traktował mnie normalnie. Że wszyscy będziecie traktować mnie normalnie. Bo wszyscy jesteście wspaniali, jedyni w swoim rodzaju. No właśnie! Myślicie, że wasze wady i umności sprawiają, że jesteście gorsi od innych, a tak naprawdę to one czynią was wyjątkowymi. Nie. Tak! Nie powinniście się tyle nad sobą żalać. Powinniście się pokazać wszystkim, na łące, na wolności. Bo wszyscy jesteście cudowni, wspaniali, utalentowani i jedyni w swoim rodzaju. To co? Zbieramy się stąd wreszcie? Czy siedzimy następne parę lat? Tak jest, pani Mola. Viva, viva, revolucion!
zawsze odlotowa. Zagrał z bendem. Wspaniałym, nieprawdaż? Na basie... Ignasz! Losowy szpital, operacja, takie rzeczy, więc... Jeśli jesteś w szpitalu, to kochamy się, Daria. Tak, dokładnie. Znaczy,
Kinga. Kinga. Kochani, spektakl jak każdy ma wielu ojców. Tutaj tutaj bardzo, o, na balkonie, bardzo wielkim, wspaniałym ojcem muzycznym dla naszych... Michał Robendo! A wsparciem plakato, fotografo i w ogóle wszystkim tutaj również... Natalka Robendo! Wykonała Dagmara Kocik. Pamiętała. Fotografie również wspaniałe i wsparcie niebywałe Roman Baran. Wideo nie ma dzisiaj? Mirek Kołodziejczyk. Ekipa, która tutaj zrobiła ogrom roboty i przez ten tydzień, a w zasadzie dwa tygodnie ostatnie, ciężkich i długich prób z nami byli. Może zacznę od twórcy tej wspaniałej scenografii oraz twórcy świateł, Krzysztof Kowalczyk. Dzisiaj Robert Stępień, ale również wspierał nas bardzo i uczył dyscypliny. Karol Szczepaniak. I dla tych naszych technicznych, którzy zwykle są tam w tyle, ale bez nich nie byłoby niczego, wielkie hip hip. Hurra! To dziękujemy i poprosimy pana dyrektora, aby również zechciał powiedzieć kilka słów może naszym wykonawcom. Nie wiem, czy dzień dobry, czy dobry wieczór? Jeszcze dzień dobry. To niech będzie dzień dobry państwu. Proszę państwa, ja tyle myśli mi się pchało głowy. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować się młodzieży, chciałbym podziękować pani reżyser, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego dzisiejszego widowiska. Cóż mnie najbardziej zabolało, to źle powiedziane, ale jak usłyszałem Eurythmics w trash rockowym wykonaniu, to gorąco brała. Ponieważ przypomniały mi się stare, dawne czasy, bo ten trash rock w roku 79 do 80 wybrzmiał na tej scenie. I serdecznie dzięki za to. Taki powrót do przeszłości. Proszę państwa, na tej scenie, na tej naszej scenie dzieje się co tydzień praktycznie coś innego, coś nowego, coś fajnego. I to cieszy nas, pracowników Brzeskiego Centrum Kultury, cieszy pewnie też i Brzeżan, którzy na te spektakle przychodzą, bo to spektrum jest bardzo szerokie i bardzo duże. Dzisiaj mieliśmy świetny spektakl muzyczno-teatralny. Julia, zapomniałam! Co? Przepraszam. Ty wiesz, ja mogę mieć sklerozę, ale... Ja mam sklerozę największą tutaj w tej instytucji. A wy jeszcze większą niż ja. Paulina Rutowicz! Wspaniałą choreografię. Dobra, przepraszam. Choreografia Paulina Rutowicz, wsparcie nieocenione. Dziękujemy bardzo. Psychiczne również. Wszyscy tego potrzebowaliśmy. I make-upy,
które są naprawdę fascynujące, mieniące, przepiękne i wszystkie, takie, jakie muszą być. Prawie wszystkie popełniła Amelia Grabowska. To już było na tyle. Mam nadzieję, że jutro gracie. Państwo przychodzicie? Pójdźcie, gracie? Nie, ale jutro tak. Państwo przyjdziecie? No to może widownie z Arturą na cały tydzień. Raz jeszcze dziękuję, gorące brawa, proszę Państwa. Cieszę się. Yeah.
Nie ma, nie ma, nie ma. Zapraszamy jutro. Chciałem się przygotować.